Siemaneczko, ziomeczki, jestem Szyszka, Polska Szyszka, a w tym filmiku pojedziemy sobie, pomówimy o robotach w tej oto gównianej kurde grze. Dobra, słuchajcie, ale dobry pomysł trafiłem na filmik. Z tymi, co właśnie będę mówić, no to jest dobry kurde pomysł. No popatrz, i to tak łatwo o tym się gada, łatwo się to kręci, dobry filmik, no. Jeszcze mnie ciekawi wasze zdanie, co wy tam o tym myślicie. Dobra, za to w tym filmiku to pomówimy sobie o najlepszych robotach w tej grze. Dobry pomysł na film. Jaja. Dobra, czyli tak, najlepsze roboty w tej grze. Ja już go widzę, już go widzę. Aż mi się peluszki pocą. A. Pan... O. Yeah, boy. Fajny skin. W końcu mam tego skina, co już wcześniej chciałem. Good. Nikt bardziej nie zasługuje na tego skina jak ja. No po prostu idealnie dopasowane i cycuś, glancuś, no po prostu jak dla mnie. No. Co do tego, czemu on jest taki dobry? No tak to jakby ma love armor. Ma trochę mało tego życia. Musimy go wysoko ulepszyć, żeby miał no tego życia jakoś tak sensownie, żeby za szybko nie ginął. Ale czemu on jest najlepszy? Prędkość jest w miarę szybki. Ability cooldown jest tylko 10 sekund. Co? W sensie nie, bo jak... To nie jest tak jak myślicie, czyli że bez przerwy możecie puszczać, nie. Długość tej tarczy, w ogóle co, o co chodzi? Puszcza taką tarczę, czy barierę, czy coś przed sobą, która po pierwsze ta tarcza, czy bariera jest dosyć duża, nie? Dosyć duża, ona tak się ją wystrzeliwuje jakby do przodu, jest taka, no jest duża, czyli inaczej mówiąc długa. Dużo może zasłonić i no ni chuja, no nic nie zrobisz. Nawet jak masz taką wyrzutnię rakiet, co strzela do góry, jak dobrze się ustawicie, potrafi wam przeciwnik nic nie zrobić albo zrobić tyle co nic, no chyba że będzie strzelał z arty, no to wtedy arta to, no cóż, niestety. Ale tak czy inaczej, puścicie tą barierę czy tarczę, nie, już macie luz. Nikt wam prawie, że nic, no chyba, że hakerzy, no, ale dobra, już nie gadajmy o tych hakerach, bo my gadamy i ten, jakby to powiedzieć, nie uzasadniamy hakerów, o. Więc no, jak puścimy tą tarczę, nie uzasadniając hakerów, to chuja wam nikt nic nie zrobi. No i no, wy wtedy sobie spokojnie możecie wyjść za budynku, strzelać do kogoś i chuj. I ten ktoś wam nic nie zrobi, jak tarcza się, czy tam bariera się kończy, no to wtedy chowacie się znowu za budynek, czekacie 10 sekund, znowu wypuszczacie tarczę, mogą was jedynie po jajeczkach pogilgać, a wy dalej walicie z nich, z tej tarczy. No i właśnie, i to jest to, z tej tarczy, od razu też to poruszę, z tej tarczy możemy strzelać, ale za to tego debila, co puszcza on swoją tą tarczę, takie wielkie jajo, chuj, bo nie możemy strzelać. Wiadomo, ani przeciwnik nie strzeli w nas, no przeciwnik w nas nie strzeli, tak samo jak z tamtej tarczy, ale z tamtej tarczy wy możecie strzelać przez to, ale przez to już nie możecie. No debil, no normalnie debil robił tą grę. Ja pierdolę, naprawdę, robił tą grę debil, który kurde, nie wiem, zgubił gdzieś mózg, czy o co chodzi. To jest pojebane, to powinni usunąć. Nieraz miałem tak, że chcę wstrzelić przeciwnika, już naciskam guzik, nagle ten pojeb włącza mi to wielkie jajo i blokuje mój strzał. Przez co nie zadałem przeciwnikowi obrażeń, albo go może i nawet nie zabiłem. Albo strzeliłem z rakiet czy coś, pociski już lecą, a debil odwala jajo, mój sojusznik, nie? I mi psuje strzał, więc to jest totalna głupota, to powinni usunąć. Albo chociaż zróbcie, żeby coś dało się przez to strzelać. Bo tak, to jest totalne gówno. Co to ci, to w ogóle to ci nic nie da. Jedynie jak arta do ciebie strzela, albo jak jesteś zagrożony, tyle do ciebie strzela, no to dobra, dajesz jajo i wtedy możesz sobie uciec, nie? Ale tak to... No. Czyli tak, na razie mamy tego, najlepszy robot w grze to jest ten. Dalej jadąc, ten to ja bym powiedział, że jest dobry, ale czy najlepszy? Nie. Dalej, ten też jest dobry, ale nie najlepszy ze względu na prędkość, wolny jak cholera. Jest dobry, może i nawet bardzo dobry, może, ale bardziej tylko dobry.
Ale nie jest on najlepszy, więc na razie ciągle mamy tego jednego jako najlepszego w grze. Nie, ten jest ok, dobrze się im gra, ale dalej to jest za mało. Tia, ten jest ciekawy. Tego jak dobrze ulepszycie i staranujecie przeciwnika, nie? No to jest. Ability damage. Kurde. Jakby chociaż tu sensownie tak dać do 16. No to kurde, 17500 gdzieś mniej więcej, pewnie. No to jest. No tak, tylko że wiecie. Jak jesteście blisko przeciwnika, to jest trochę ryzyko, nie? Chociażby takie, że strzeli w was, więc tak średnio bym powiedział co do tej szarży. No tak, tylko że jest miękki, trochę życia, ile on tam ma tego życia, HP. Średnio tak to. No tak, Call of Armor. Ale szybkie, kurde, 30 na godzinę. Ja bym powiedział tak. Najlepsze to nie jest, jakby to było taki najlepszy, to bym nim grał. Ale że to nie jest najlepsze, to jest ze względu ulepszeń, trochę. No tak, sobie staranujesz przeciwnika, zadasz mu duże obrażenia, a potem co? No ci może nastrzelać, nie? Więc tak. Tak średnio w sumie. A jeszcze się możecie w gówno wpakować, gdzieś pojedziecie, siu, i staranujecie kogoś fajnie, może i nawet rozwalicie, a potem może się okazać, że jesteście w takim słabym miejscu, w którym za chwilę zginiecie, nie? No i ten robot jak już, to bym powiedział, że jest dobry, może i nawet bardzo dobry, ale czy najlepszy, to nie, trochę mu brakuje przez ten tam niektóre rzeczy, żeby był najlepszy. Powiedzmy, że jest bardzo dobry, ale najlepszy to no, trochę mu brakuje. Dalej. Tym mi się dobrze gra. On jest dobry, bo jest szybki. Potrafi nie dość, że mieć takiego zium, takie jakby takiego speeda dostaje, że on szybko zium, robi takie coś, to jeszcze zestunuje tam w pobliżu 15 metrów marne. To w 15 metrów w tym zasięgu to jeszcze kogoś zestunuje. Czy można by powiedzieć, że on jest najlepszy? Czy jeden z najlepszych? No. Kurde, nie wiem. No tak. On jest tak trochę między bardzo dobrym a najlepszym. Jest między tym a tym, bym powiedział. Czemu? Dosyć jest miękki. Jakoś łatwo obrażenia przyjmuje. Czy ma tak mało życia, nie wiem. Tak czy inaczej, bardzo łatwo dużo obrażenia mu wchodzą. No. I. No i ten zasięg tego stuna. Co to jest 15 metrów? To nawet jak ktoś was. 15 metrów to jest zdecydowanie za mało. Jakby miał, nie wiem, 25, 20, no to ta, no to jak, nie wiem, 20, 25, coś takiego, najlepiej jak najwięcej. Milion, kurwa. Nie, no aż tak nie. Taki jeden robot ma 30, ten ma marne 15, ale za to ma ślizga. Mógłby mieć naprawdę więcej, chociażby żeby normalnie dali mu 20 tej, no to jak miałby tyle, no to no to by było już, pewnie można by powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych, a tak to nie wiem, no powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych w sumie, no widzicie jak się męczę, no ale dobra, możemy powiedzieć, że on jest jeden z najlepszych robotów, no takie trochę czy naciągane trochę? Nie wiem, mam te wątpliwości, żeby go tak nazwać, nie? Ale dobra, powiedzmy. Jeden z najlepszych robotów to jest kolejny ten. I dalej. Jezu, lodówka zaczyna gadać, kurde. Zaczyna żyć własnym życiem i do mnie coś zagaduje. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, bo ja to słyszę i to strasznie utrudnia w nagrywaniu filmów. Jezu, lodówka od Chińczyka za 2 złote, ja pierdolę. Co to za firma jest w ogóle gówniana? Aha, no tak, Chińczyk. O Jezu. No więc no. Dalej, co my tu mamy takiego? Ten jest dobry. Ten tak. Ten jest jeden też z najlepszych robotów w grze, ponieważ prędkość jest niestety taka średnia, bym powiedział. Ale energia, jak się patrzy, to jego opcje energii są ok.
Ja pierdolę tą lodówkę, kurde. No, opcje energii są ok. Aha, ok, takie jaja. Opcje energii są ok, nie jest to zaniżona. Życie ma. No, jest powiedzmy ok. No i to jest super, to jest po prostu pieprzona wisienka na torcie. Czyli jego schock pulse. Stun. Czyli mamy stuna, który ma zasięg aż soczyste 30 metrów zasięgu stuna. Po prostu ta jest taki zasięg, dosyć spory. W praktyce też to jest taki duży w sumie zasięg. I no 30 metrów to jest sporo. I normalnie bierze wszystkich, stunuje na jakiś tam czas i wtedy robisz co chcesz. To jest naprawdę niebezpieczny robot. Jak ja go widzę, to o ja pierdolę, to ja się trzymam jak najdalej niego, naprawdę. To jest niebezpieczny robot i on jest naprawdę bardzo dobry. Jeden z najlepszych robotów w grze. Właśnie przez tego swoją umiejętność. Stun. I to jeszcze ma taki zasięg. Naprawdę niebezpieczny robot, bo jak was zestunuje, no to jesteście na jego łasce wtedy. Co tu dalej? To jest ciekawy robot w sumie, ale czy jest najlepszy? O, 16 modeli. Wow! To jest dobry, plus 150. Ja pierdolę. No to jest... Kurde, bo w ogóle można go kupić. Ale czy ja wiem? Musiałbym go jeszcze ulepszyć. O, to by było sensownie wtedy nim grać. Fajnie, fajnie, tylko ja mam taką wątpliwość. To jest super rzecz, nie? Że on sobie zwiększa obrażenia. To ma taką umiejętność, co puszcza takie coś. I wtedy jak to ma przeciwnik, to my zadajemy, tak jak widać, plus 150% większe obrażenia. Ho, ho, ho. Jest, kurde, moc. To jest naprawdę dobre, tylko... Ja nie jestem przekonany do tego robota, ponieważ fajny spell, nie? Ale lepiej jest tak, że lepsze jest moim zdaniem to. Zarzucisz tarczę, masz wszystko w dupie. Nikt ci nic nie zrobi, ty możesz przeciwników napierdzielać, oni ci nic nie zrobią, możesz śmiało wychodzić, nie? Więc jestem bardziej do tego przekonany, bo jestem spokojny, że za chwilę nie zginę, a przynajmniej nie dostanę strzała, nie? Takie coś to jest naprawdę fajne, tylko no... Jakby to powiedzieć, boję się dostać strzał. I też jakby to powiedzieć, nie chciałbym zginąć, więc... No tak średnio bym powiedział, jestem do niego przekonany, nie? Ale... Wiecie co? Kurna, muszę powiedzieć tak, bo... To jest naprawdę dobre. Zwiększasz obrażenia ten. I to ten strzał, to on chyba jest zdanie naprowadzający. To nie jest tak, że wy tak jak celujecie, o, tam gdzie myszka taką poleci, nie. To on trochę... Tu jest przeciwnik, nie? Tu załóżmy jest przeciwnik, my strzelimy tutaj, to jak leci ten, to on trochę skręca, nie? Do tego przeciwnika. Ja to zaobserwowałem, to tak właśnie działa to. Jak ja widziałem, jak niektórzy grają. Tu jest przeciwnik, wy jesteście na przykład tutaj, strzelimy sobie jakoś tak, to ziup, to tak właśnie skręca, nie? W stronę jego. No to kurde, to wiecie co? Ja to kurwa chyba kupię. Tylko zobaczmy jeszcze jaka cena. Jak cena nie będzie za wysoka, za pojebana z dupy, nie, jakaś niezawyżona, jak wszystko tutaj, no to w sumie, jak ja będę soczyste obrażenia, nie wiem, to kurde, to chuj. Tylko jeszcze musimy mieć sensowne ulepszenie, czyli tutaj, o. Bo tu to nie ma sensu, to jest zbyt mało. Ale tu to jest takie, tu się zaczyna sens. No, kurna, ciekawa sprawa. Tijaja. Tak, to mogę powiedzieć, że on jest jednym z najlepszych robotów w grze. Prędkość, 23, nie najgorzej. Energia jest ok, możliwość energii jest ok. Szybkość jest dobra. Pancerz, no te życie, to ile on tam ma? No tak, o, no to... No, tak średnio, ale nie ma dramatu. No i ten spell, kurde, to jest zajebiste. Zwiększamy obrażenia zadawane temu konkretnemu przeciwnikowi o 150 aż. Ja pierdolę. Jak ja, kurde, nie wiem, tyle broni, nie wiem, arta, snajperka, wyrzutnia rakiet, tylko wychylacie się za budynku, strzelacie z tego, a potem na przykład z wyrzutni raci, co ja pierdolę, z wyrzutni rakiet, ja jeby, za szybko gadam, za bardzo się podnieciłem, aż się język pierdzieli. Z wyrzutni rakiet dobijamy, jedziemy, to soczyste obrażenia. Ja pierdolę.
Tylko musisz niestety zaryzykować, nie? Wychylić się, żeby strzelić to. Wtedy ryzykujesz, że dostaniesz strzał, nie? Więc, no szkurde, no ale no. Ale kurde, no, no, to... Tak, to powiem, że to jest też jeden z najlepszych robotów w grze. No i tyle. Ten jest naprawdę super, ma tą umiejętność stawiania min. Min to jest naprawdę super, tylko że... opcje... Kogo, kurwa? Jezus Maria. Dobra, później. Czekać. No, opcja energii, no, żeby tu było sensownie. 16 energii to jest moim zdaniem i na mój poziom to jest minimum, nie? Wtedy możemy coś jakąś dobrą broń dać, sensowną. A tak, tutaj, to my za broń damy. Gówno. Jakąś słabą broń, bo... No. Więc to jest ten minus. Ta energia. Gdyby ta energia miała tu więcej, że ta 16 by się zaczynała już gdzieś tutaj albo tu, bardziej tutaj, no to tak, to by byłoby super, naprawdę. To byłoby, no, no. Można by wtedy chyba i powiedzieć, że albo bardzo dobry, albo że nawet może i najlepszy, nie? Ale nie, ta energia, no to niestety. Dobra, podsumowanie. Bo mi kurde, męczy dupa. Czyli tak, podsumowanie najlepszych robotów w grze. Ten... Dalej, żebym nie zapomniał, kurde, tyle gadam, jeszcze zapomnę. Ten, i dalej, ten, tu już mamy dwóch, następny jest ten, aż się zaczynam podniecać, jak go widzę. Jak pierdolę, no i ten, Zepchyr, to ten, no. Czyli w sumie mamy, ile ich? Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Cztery najlepsze roboty w grze. Jedne z najlepszych. No, to są właśnie te. No dobra, napiszcie mi w komentarzu, co tam o tym myślicie, jak wam się tymi gra i nie wiem, może coś tam jeszcze. No i tyle, siema.